Drodzy bracia, drogie siostry, przyjaciele prawdy, brat Władek Onyszko wspomniał o słowach piosenki Usta milczą, dusza śpiewa. No i zrobił mi wstęp, którego mi brakowało do tego wykładu, bo brat Mirek Selin mówił o mówieniu, a ja będę mówił o śpiewaniu i to też o takim śpiewaniu, które czasami jest bez słów. Czasami to jest śpiewanie w milczeniu, czasami w czynach. Ten wykład to jest taka kontynuacja bardziej teoretycznego wykładu, który przedstawiłem w zborze Pana w Bydgoszczy w czwartek. Nosił on tytuł Dzień powrotu Jezusa i można go odsłuchać na stronie Badacze Biblii na YouTubie, a także na stronie badaczebiblii.pl. Jednak znajomość tej treści nie będzie dzisiaj tak bardzo potrzebna, bo dziś chciałbym zapytać braterstwa przede wszystkim o melodię poranka tego dnia. A więc tytuł, jeżeli ktoś chciałby sobie tytuł zapisać, to brzmi on, czy słyszysz melodię poranka? Czy słyszysz melodię poranka? Na początek przeczytamy sobie bez żadnych dodatkowych komentarzy z trzech psalmów boską zachętę do tego, żeby o poranku grać i śpiewać. Żeby o poranku grać i śpiewać na chwałę Panu. Psalm 47, wersety 5 do 7. Psalm 47. Bóg wstąpił na tron wśród radosnych okrzyków. Pan zajął miejsce, rozległ się głos trąby. Grajcie, grajcie Bogu, grajcie naszemu królowi, gdyż Bóg jest królem całej ziemi. Uświetnijcie to pieśnią. Oczywiście różne przekłady, różnie te słowa będą oddawać, ale najważniejszy jest sens. Grajcie Bogu, grajcie naszemu królowi, uświetnijcie to pieśnią, jego zajęcie tronu. Psalm 108 od pierwszego wersetu. Psalm 108, werset pierwszy. Boże, moje serce jest gotowe. Pragnę śpiewać i grać, pragnę całym sobą. Obudź się, harfo i cytro, kiedy budzę się o świcie. Wysławiać Cię będę, Panie, pośród ludów. Będę Ci grał wśród narodów, gdyż wielkość Twojej łaski sięga niebios, a Twojej wierności obłoków. Wznieś się na niebiosa, o Boże. Niech nad całą ziemią zajaśnieje Twoja chwała. To był psalm 108. I jeszcze psalm 59. Niech nas natchną w dobrym kierunku te myśli psalmów. Psalm 59, wersety 16 i 17. Psalm 59, 16. Lecz ja będę śpiewał o Twojej mocy. Będę się weselił o poranku Twoją łaską, ponieważ byłeś mi warownią i schronieniem w czasie niedoli. Moja mocy, Tobie będę grał, gdyż Ty, Boże, jesteś moją twierdzą. Boże mój, który darzysz mnie łaską. I chciałbym od razu uspokoić może tych, którzy nie za bardzo lubią śpiewać, albo może uważają, że nie potrafią śpiewać. To Was nie skreśla z tego wykładu, ani z tych wersetów. Nie musimy też lubić gry na harfie i cytrze. Nie są to aż tak popularne instrumenty w dzisiejszym świecie, bo melodie i pieśni, o których będziemy dzisiaj mówić, to melodie serc i umysłów, melodie czynów. Można powiedzieć, że każdy człowiek niesie z sobą pewną melodię życia. Melodię życia. Taka melodia może być usłyszana, bo często jest to główny temat, o którym ktoś mówi. Czasami te melodie słychać na czyimś profilu, gdzieś w internecie. Słychać, że to jest melodia jego życia. Czasami te melodie słyszymy w tym, co jest jakby głównym działaniem w życiu danej osoby. Patrzymy, co ona robi i myślimy tak, no to jest melodia życia tego człowieka. Nie zawsze ktoś może poświęcić cały swój czas na taką melodię życia, ale to jest coś, do czego myśli wracają, kiedy już wypełni się różne obowiązki, kiedy ktoś oderwie się od zapewniania bytu sobie, swojej rodzinie,
od takich spraw związanych, też bardzo ważnych, związanych z ziemskim tutaj bytowaniem, z różnymi zobowiązaniami, czy to rodzinnymi, czy zawodowymi, które każdy posiada i które każdy powinien dobrze spełniać. To też jest ważne. Czasami taka pewna melodia życia albo idea życia łączy wiele osób. Są różne idee, które wybieramy dla swojego życia, a ja chciałbym przytoczyć kilka historii i pomówić o takiej pewnej melodii, która łączyła wszystkie te historie, wszystkie te osoby. Oczywiście będę podawał w wielkim skrócie takie pewne przebłyski, jakby jakieś pojedyncze nuty z melodii tych osób, życia tych osób, ale czasami z tych krótkich scenek można wywnioskować tę melodię życia, jakby refren tego życia. To jak w tym programie, jaka to melodia. Czasami uczestnicy zgłaszają się, mówią po jednej już. Po jednej nucie rozpoznają całą piosenkę. My bardziej będziemy mówili o pieśni, o pewnej pieśni życia. I może zaczniemy taką serię różnych przykładów z życia od takiego brata, przedwojennego brata, który nazywał się Aleksander Woch. Niewiele wiemy na jego temat tak naprawdę, ale wiemy na tyle dużo, żeby usłyszeć tę melodię. W angielskiej teraźniejszej prawdzie, to jest numer luty 1940, wtedy w Polsce nie wychodziła teraźniejsza prawda z oczywistych względów, i brat Johnson napisał o śmierci małżeństwa Woch w bombardowaniu w Lublinie. To był 8 września 1939 rok, sam początek wojny. I tam właśnie pisze brat Johnson o tym bracie i o jego żonie, o siostrze Woch, i pisze o nich takie słowa. Oboje byli bardzo gorliwi. On walnie przyczynił się do utworzenia wielu nowych zborów, jak również do budowania istniejących zborów. A ona, goszcząc nas za każdym razem podczas naszych 9 wizyt w Lublinie. Co o tym bracie jeszcze jest powiedziane? Gdzie możemy znaleźć jakieś szczegóły co do tego tworzenia i budowania zborów? Jak on się do tego przyczyniał? Jak to robił? Wspomina o tym brat Julian Grzesik w swojej książce Historia ruchu badaczy Pisma Świętego. I zacytuję z tej historii. W Lublinie aktywnie pracował misyjnie Aleksander Woch, późniejszy pielgrzym, który za swoje zasługi w polskiej organizacji wojskowej, oprócz Krzyża Zasługi, otrzymał ciężką pracę przy czyszczeniu z żużla parowozów PKP. Mając jednak bezpłatne przejazdy, każdy wolny czas poświęcał na religijną działalność. Był do tego stopnia takim trybem życia zmęczony, że pewnego razu na wsi, w trakcie wieczornego wykładu, stojąc, zasnął. I czy po tej jednej nucie, jakby słyszymy już melodię życia tego brata, który tak wiele jeździł tymi pociągami z Ewangelią, że przy jednej swojej własnej usłudze, kiedy mówił wykład, zasnął na stojący w trakcie własnego wykładu. Braterstwo Woch zginęli na samym początku wojny. Ale inni słudzy stanęli wtedy przed takim pytaniem, co dalej? Co mamy robić w tym czasie? I kiedy większość braci zawiesiło swoje usługi wykładami, było to bardzo niebezpieczne, był we Lwowie pewien brat, który nazywał się Bielec. I ten brat Bielec służył dalej. Jeździł od zboru do zboru, jeździł, wracał do domu, jechał znowu. I te jego wykłady, jego postawa była dużą taką siłą i zachętą dla braci i sióstr w tamtym czasie. Jak jeden brat ze zboru Włosińców wspomina, zacytuję z jego wspomnień, ze Lwowa, gdzie mieszkał brat Bielec, pociąg do nas przyjeżdżał bardzo wcześnie rano. Nie było wtedy żadnych możliwości, żeby zawiadomić, że ktoś przyjedzie. Przyszedł brat Bielec sam od pociągu. Jeszcze spaliśmy, gdy przyszedł i otworzyliśmy mu drzwi, a w drzwiach stanął ciężko pobity, pokrwawiony, zmaltretowany człowiek. Kiedy go rozbieraliśmy,
Tata umywał jego rany, a my płakaliśmy nad nim. Potem czegoś ciepłego się napił, położyliśmy go do łóżka i zasnął. U nas miało być zebranie. Zaczęli przychodzić bracia. Ojciec mówi cicho, brat Bielec jest ciężko chory i u nas zebrania nie może być. Ale gdy tak któregoś z rzędu ojciec odprawiał, brat Bielec nagle się obudził i mówi, co ty mówisz, zebrania nie będzie? Bracia, zaraz się ubieram, będzie zebranie, oczywiście. Przecież ja po to tutaj przyjechałem. Stał jakby nigdy nic, ubrał się, tylko było widać sińce na czole, na policzkach, ale tą postawą, a potem swoją usługą wlał tyle otuchy, że chociaż na zebranie bracia przychodzili z różnych stron w ukryciu, bo się bali, to potem z zebrania poszli wszyscy razem. Wierzyli po prostu, że Pan czuwa nad nimi, bo brat Bielec zaraził ich takim zaufaniem do Boga i dodał im tej otuchy. Więc jak widać, pewna melodia życia, taka melodia ufności i gorliwości może się udzielić drugim. To jest tak, jak często ze zwykłą muzyką, którą słyszymy. Zwłaszcza jak to jest jakaś taka rytmiczna melodia, pełna energii, to po prostu ona niesie się przez kolejne umysły. Ona się odtwarza w uszach kolejnych osób, a taka była melodia tych braci, którzy tak służyli. Taka sama melodia przygrywała w życiu takiego brata Skowronka. Zacytuję, jak opisywał go mój dziadek, Jerzy Szpunar, w swoich wspomnieniach. Otóż przyjechał pewien brat z Ameryki o bardzo pięknym nazwisku, Skowronek. Przywiózł tomy brata Russella i sporo innej literatury. Brat Skowronek, który przyfrunął z tak dalekiego kraju, uścielił sobie gniazdo we wsi Bełżec. I jak to Skowronek? Nie usiedział na miejscu, ale zaczął fruwać po okolicy, wyśpiewując cudowną melodię wesołej nowiny o zbawieniu, o Królestwie Bożym, o zmartwychwstaniu, o restytucji i o innych pięknych prawdach, gdyż dobrze znał prawdę. Zdobył sobie sporo pilnych słuchaczy i zorganizował kilka zborów. Ta historia o Skowronku nie jest wymyślona, to nie jest wymyślona przeze mnie, pisze dziadek Jerzy, bajka. Było to prawdziwe nazwisko, które aż prosiło się, żeby użyć jako metaforę do działalności tego brata. Ciekawy był sposób, jakiego brat Skowronek używał do głoszenia prawdy. Może nie wszyscy pamiętają, że on z Ameryki przywiózł maszynkę do strzyżenia włosów. W tym czasie to była wielka nowość. Przeważnie nożycami do strzyżenia owiec, później mężczyzn strzyżono tak samo, a tutaj pojawia się salon, w którym można sobie ostrzyć włosy taką maszynką do włosów. No i mężczyźni przychodzili tam do tego salonu brata Skowronka, żeby ostrzygł im włosy, a on wykorzystywał ten czas, żeby głosić im prawdę. I rozdawał tam Biblię, pierwsze tomy, różne książki, literaturę. I tak te zbory powstawały. Co było melodią życia tego brata? Wydaje mi się, że to była ta sama melodia, która poruszała innych braci, którzy zaczynali wtedy tworzyć pierwsze zbory wierzących w prawdę żniwa w Polsce. W teraźniejszej prawdzie numer 39 mamy raport brata Johnsona z Polski. To był rok 1929. Zacytuję z tego raportu. Niektórzy z naszych polskich braci są bardzo biedni. Pracują za 16,5 centa dziennie. Dlatego nie byli w stanie opłacić podróży na konwencję. Ich miłość i oddanie się prawdzie były jednak tak wielkie, że niektórzy bracia i siostry przyszli aż 70 mil na konwencję i z powrotem szli również pieszo 70 mil do ich miejsca zamieszkania. Być może to by chodzi o 70 kilometrów, bo jeśli o mile, no to byłoby ponad 100 kilometrów, które mieli do przejścia pieszo. I brat Johnson pisze, gdy to zobaczyliśmy, nie potrafiliśmy powstrzymać się od płaczu.
Było o kilku braciach, którzy te melodie śpiewali, ale piękna melodia śpiewana przez chór potrzebuje też głosów żeńskich, czyli czas na kilka sióstr, na opowieść o kilku siostrach. Pewna siostra z Syberii kilka razy na konwencję do Polski przyjeżdżała, stamtąd właśnie. Sama podróż to było 7 dni i nocy. Ta siostra przez cały rok ze swojej małej renty zbierała pieniądze, żeby zebrać na bilet. Na bilet do Polski na konwencję. Cały rok musiała oszczędzać. Bilet mogła kupić tylko w jedną stronę. Na to było ją stać. Później bracia z Polski kupowali bilet powrotny. Ale to nie jest wszystko. Ta siostra nie chciała tylko korzystać. Ona chciała brać udział w tej pracy dla Pana. Wywoziła ona z Polski Pismo Święte i literaturę. W tym czasie na granicach były ścisłe kontrole komunistyczne. To była polityka żadnych Biblii do Związku Radzieckiego. Ale siostry postanowiły, że w takiej dużej torbie uszyją drugie dno. I było to tak, że pomiędzy tym pierwszym a drugim dnem tej torby były właśnie Biblia i literatura. Na to później były nałożone ubrania, a na wierzchu ta siostra miała elementarz do pierwszej klasy z języka polskiego. Kontrola pyta tę siostrę, wieziesz książki? Ona mówi, o tak, oczywiście. I wyciąga ten elementarz do pierwszej klasy. Mówi, proszę bardzo. Oni się śmieją, a ona mówi, bo ja się uczę polskiego, dlatego mam elementarz do pierwszej klasy. No i gdy zajechała na tę Syberię do siebie do domu, jej zięć, który pracował w więziennictwie, dowiedział się, że przywiozła taką zakazaną literaturę. No i wysłał kontrolę do domu. Mówi, na pewno w tym domu jest ta literatura, tam będą Biblie. Także wszystko tam przewracają, zrywają podłogi. Skoro zięć zgłosił, no to muszą być gdzieś te Biblie i ta literatura. Ale ta siostra te książki schowała do komina. Owinęła w szmaty, wsunęła do komina i nikt nawet nie myślał, że ktoś może schować Biblię w takim miejscu. Czyli włożyła Biblię w szyber komina. I tak prawda zachowała się na Syberii, w kominie tej siostry, a później rozniosła się po kolejnych osobach. A teraz takie wspomnienie o niedawno zmarłej siostrze, o siostrze Helenie Grzesik. Może na początek powiem taką historię, którą podzielił się ze mną brat Jerzy Dworczyk. To jest historia z ostatnich dni tej siostry. W momencie, kiedy przyjechali po nią ratownicy medyczni, kiedy już była bardzo, bardzo słaba, to jaka była pierwsza rzecz, o którą poprosiła brata Jurka? Ona poprosiła o to, żeby dał ratownikom zestaw ulotek o królestwie, żeby poszedł na górę do mieszkania, bo tam w specjalnym pudełeczku o nazwie O Bogu, tam są ulotki, które trzeba dać tym ratownikom. Czy słyszymy tę melodię życia tej osoby? Ta sama melodia siostrę Helenę, jej męża, innych braci i siostry już dużo wcześniej, w latach 60., kiedy ruszali z Ewangelią na wschód, ta melodia ich prowadziła. Te podróże były bardzo trudne i bardzo ryzykowne. Bracia i siostry przemycali Biblię, głosili Ewangelię pomimo zakazów. Miasto Lwów to był taki most, to było takie drzwi, przez które prawda z zachodu przechodziła na wschód. I w tym mieście w roku 66 w mieszkaniu braterstwa Parylak znalazły się siostra Helena, siostra Halina i brat Jan Łagowski. I jak wspominał tę wizytę i te siostry brat Grzegorz Parylak? Zacytuję to z jego wspomnień. On mówi tak. One przyszły w swojej skromności, w prostocie. Przyjechały rozumiejąc prawdę, co było dziwne, bo wszyscy tylko wywracali tę prawdę, naciągali ją na swoją stronę. A one przyjechały uśmiechnięte. Nie chciały żadnych korzyści, ale przyjechały z pomocą. Przywiozły Biblię, przywiozły teraźniejsze prawdy.
przywiozły to, o czym wcześniej lud Boży nawet nie marzył. Co dalej? Zaczęły one zbierać razem tych braci i siostry rozrzuconych po miastach i wioskach, zbierać je jak zabłąkane owce, ich adresy, kto gdzie żyje, kto gdzie jest. I te dwie siostry, Helena i Helina, bez dokładnej mapy, nie wiedząc dokładnie, gdzie jadą, bez pozwoleń ze strony władzy radzieckiej, pojechały w podróż do braterstwa w miejscowości Berezne na Ukrainie. To była bardzo niebezpieczna podróż, ale żeby nie przedłużać, to kiedy dojechały do tej miejscowości, zebrało się tam kilka wierzących rodzin, kilka rodzin wierzących w Chrystusa, w Biblię. I byli bardzo ciekawi, co mają do powiedzenia goście z Polski, bo wiedzieli, że jacyś goście z Polski przyjadą. Spodziewali się braci, ale okazało się, że tylko siostrom się udało dotrzeć do tego miejsca. I w takich okolicznościach, dla nich w zupełnie nieznanym środowisku, te dwie siostry, Helena i Halina, jednego dnia od popołudnia do godziny 4 rano odpowiadały na pytania biblijne. A zebrani byli ciekawi wszystkiego tam. Byli ciekawi, kim są, jak się nazywają, gdzie należą, w jakie nauki wierzą i tak dalej, i tak dalej. Kiedy siostra Helena tam odpowiadała, że są chrześcijankami, należą do Chrystusa, to kiedy nacierano, żeby podała konkrety, do kogo należysz, odpowiadała pytaniem, a czy potrzebna jest przynależność do któregoś kościoła? Czy nie wystarczy wierzyć w to, co zawiera Biblia? I w pewnym momencie tego spotkania siostra z Ukrainy, siostra Tina Hałachus, zapytała, a jak rozumiesz proroctwo o wiernym słudze? I momentalnie spotkały się swoimi oczami, swoim wzrokiem i po krótkim wyjaśnieniu tego proroctwa, bez podawania żadnego nazwiska, porozumiały się, że wierzą w tę samą prawdę żniwa o obecności Pana Jezusa na ziemi. I wczesnym rankiem zaczęli przychodzić kolejni goście do tego domu i znowu nie było nawet mowy o jakimkolwiek śnie albo odpoczynku. Dalej były pytania, dalej była duchowa społeczność. No była to ta melodia poranka, o której mówimy. Także w Polsce nie było łatwo głosić Ewangelię. Przypomina mi się siostra Maria Tchórzewska-Banaś. Dla tej siostry Biblia, Pismo Święte było cudownym darem od Boga. Ona była pełna energii, gorliwości w opowiadaniu Ewangelii i to już od czasu, kiedy była rzymskokatoliczką. Ona ewangelizowała innych rzymskokatolików. Później, gdy należała do organizacji Świadków Jehowy, była bardzo, bardzo gorliwa. A jeszcze później do końca życia starała się głosić to, co rozumiała jako najczystszą prawdę Słowa Bożego, prawdę o restytucji, o Królestwie Chrystusa, które już się rozpoczęło, które już jest ustanawiane. I siostra Maria też była taką osobą, która nie przestała śpiewać tej Ewangelii, nawet w czasie, kiedy za głoszenie mogła trafić do więzienia albo nawet na zesłanie. Kiedy tak chodziły od domu do domu z pewną drugą jeszcze siostrą, weszły do pewnego mieszkania, właściciel je wpuścił i zamknął drzwi na klucz za nimi. A one patrzą w pokoju na meblościankę, a tam wisi mundur wojskowy, broń, akcesoria różne wojskowe. Od razu było widać, że kto to jest, że jest to ktoś no, negatywnie nastawiony do ich pracy. I on zaczął im grozić, że nie wypuści ich i że źle skończą, jak nie powiedzą mu, kto je namówił do tego, żeby chodziły i żeby głosiły. Krzyczał na nie, kto was do tego namówił? A siostra Maria tylko była w stanie otworzyć Pismo Święte i przeczytała pierwszy werset, który tak bardziej zwrócił jej uwagę. A był to fragment z Księgi Jeremiasza, rozdział 20, werset 7. Księga Jeremiasza, rozdział 20, werset 7. Namówiłeś mnie, Panie,
i dałem się namówić. Mocniejszy byłeś niż ja i przemogłeś. Ten gospodarz myślał, że to jakiś żart, ale spodobał mu się ten żart i wypuścił te siostry. Powiedział im tylko, że już nigdy nie mają chodzić i głosić tej nauki, bo na drugi raz już będzie zupełnie inaczej. No i co zrobiła ta siostra Maria? Tę samą melodię poranka śpiewała przez kolejne ponad 60 lat. 60 lat takiej służby jeszcze było przed nią. Sam pamiętam, jak prowadziliśmy do lekarzy siostrę w Bydgoszczy. Ona już miała wtedy ponad 90 lat. I jak lekarze i pielęgniarki dziwili się, jak w ogóle ktoś może być tak schorowany, a jednocześnie taki uśmiechnięty i taki pełny optymizmu jak pani Maria. A ona z przekonaniem mówiła im o nadziei królestwa. Ona im dawała ulotki, codzienne manny. Kiedy opowiadała o restytucji, to zawsze miała taki promienny uśmiech na twarzy. To aż piło z jej oblicza po prostu ta radość. A teraz ona śpi snem śmierci, ale kiedy się obudzi, kiedy przyjdzie dla niej to rano, to co będzie chciała dalej robić? Na pewno śpiewać. Na pewno śpiewać na melodię, na którą śpiewała wcześniej. Jeśli jesteśmy przy Bydgoszczy, to przypomina mi się jeszcze brat Józef. Brat Józef i siostra Irena Montewscy. Brat Józef, to szczególnie przypomina mi się jego pamięć. Kiedy było jakieś pytanie na badaniu, a czasami to były trudne pytania, to on nie tylko po dosłownie sekundzie potrafił odnajdować wersety biblijne na potwierdzenie, ale od razu wskazywał miejsce w literaturze, gdzie coś jest opisane, wyjaśnione. On mówił czasami tylko, która strona, a czasami jeszcze na przykład w teraźniejszej prawdzie, która kolumna, gdzie to znaleźć. Tak badał Słowo Boże. Każdego roku czytał, tak jak mamy zachętę, aby czytać tę literaturę rok do roku. I on to robił. Siostra Irena. Pamiętam jej śpiew. Szczególnie pieśń 102. Czekam wiernie Dnia Pańskiego. Ja nie znam się na śpiewie. Nie wiem nic o śpiewie przeponowym ani nieprzeponowym, ale wiem, że to było śpiewanie prosto z serca. Że ono szło z jej serca i docierało do serca tych, którzy śpiewali z nią i którzy słuchali. Wspomnijmy jeszcze brata, o którym wspomnieliśmy na przerwie, brata Michała Łotysza i innych braci, którzy za odmowę służby wojskowej trafiali do więzienia. Czasami tam spędzali nawet do 5 lat. Czasami byli przenoszeni do ciężkiej pracy w kopalni. Czasami tam byli źle traktowani w tych więzieniach. Czy pamiętamy taką scenę brata Łotysza, jak w izolatce w więzieniu ćwiczy w pamięci swoje wykłady z Pisma Świętego? Jak inny brat szedł korytarzem tego więzienia, nagle usłyszał wykład z izolatki więziennej? Była to melodia poranka. To była melodia, którą sam Bóg włożył w serca tych ludzi. I ta sama melodia pobudzała i pobudza wiele osób, które nie były tak jakby na pierwszej linii frontu tego ewangelicznego. Wiele takich przykładów brat Łotysz przedstawił w wykładzie Kosztowne perfumy. Ja ten wykład znam z wersji w Chełmnie, rok 2015. Bardzo piękne wspomnienia. Na przykład wspomina tam brat Łotysz przyjazd brata Joliego do Polski. Jak na konwencji w Łosińcu przyszli do niego w przerwie bracia i przynieśli woreczek pieniędzy, ale woreczek takich bardzo drobnych pieniędzy. Nazywał to brat Łotysz klepakami, jakieś powiedzmy grosze. I mówili, że to jest ofiara najbiedniejszej siostry ze zboru. Siostry, która nie miała ani renty, ani emerytury. Nie miała nic, żadnej posiadłości. No brat Joli pytał, to skąd te pieniądze? A ona przędła wełnę i składała grosze, które zarobiła na pracę państwa. I oczywiście tam brat Joli mówi, on nie może tych pieniędzy zabrać do Ameryki, bo co z nimi zrobi? Ale miało to być użyte na głoszenie Ewangelii Królestwa w Polsce. A ilu było i jest dzisiaj takich braci i takich sióstr, którzy na różne sposoby usługiwali Bogu, braciom, ludziom wokół po prostu, swoim bliźnim.
ile sióstr starało się wychować, szczególnie sióstr, ale i braci, dzieci na wierzących ludzi. Ile starszych osób spędzało i spędza wiele godzin na modlitwie za tych młodszych, za tych, którzy czynnie też bardziej pracują. Ile osób stało gdzieś w różnych miejscach z ulotkami, ile osób roznosiło takie ulotki do skrzynek pocztowych, ile osób pomimo zmęczenia, pomimo trudu czyniło różne usługi. I przeczytałem wczoraj na jednej pocztówce taki napis, że najlepsza cząstka życia człowieka to jego drobne, bezimienne, zapominane czyny dobroci i miłości. A ja bym powiedział, że te wszystkie czyny są zapisane, tylko są zapisane nie długopisem. Są zapisane w Księdze Pamięci Boga. Wiemy z objawienia, że czyny świętych idą za nimi, podążają za nimi, a ich cierpienia, ich łzy, to wiemy z psalmu, że są przechowane w specjalnym bukłaku łez, który Bóg posiada w niebie. Ta melodia poranka może się składać z takich bardzo małych spraw. Powiem taki przykład ze zboru, gdzie pewien brat przyniósł do zboru zaparzacz do wody. Potem ktoś mówi, no jest zaparzacz, trzeba przynieść kawę. Ktoś przyniósł herbatę, jakieś ciasteczka i wokół tego zaparzacza buduje się społeczność. Tam są rozmowy o Słowie Bożym, rozmowy o życiu dzieci Bożych. Ta melodia, o której mówimy, to nie jest melodia tylko polska. Jest to melodia, która niosła się i niesie się w innych krajach. Przeczytajcie, bracia i siostry, teraźniejszą prawdę, numer 196. Teraźniejszą prawdę, numer 176, strona 23. O doświadczeniach brata Joliego i braci w Grecji. O tym, jak księża nakazywali, by ludzie nie kupowali u tych braci. Jeden z braci, który został zupełnie zrujnowany przez tę sytuację, powiedział do brata Joliego: ja wcale nie obawiam się umrzeć. Ja nie mam nic do stracenia. Oprócz małego kawałka gruntu, dwóch kóz i kilku kur. A czy my mamy coś do stracenia? Czy my coś mamy lepszego w tym życiu niż nasza nadzieja królestwa? Bo to samo, co tam w Grecji dzisiaj przeżywają bracia i siostry. Na przykład w Indiach, na przykład w Afryce, w takich krajach jak Uganda czy Kenia. W wielkiej biedzie, w wielkich trudnościach, ale tam powstają zbory. Tam są ludzie, którzy pragną Ewangelii. Tam są ludzie, którzy pragną słyszeć melodię poranka. Melodia Królestwa Pana Jezusa Chrystusa. Melodia poranka. Chciałem opowiedzieć tutaj o człowieku, który śpiewał tę melodię jeszcze przed świtem. Trochę jak taki ptak drost śpiewak. To jest ptaszek, który zaczyna swój śpiew jeszcze nocą, kiedy jeszcze nie ma świtu. To był człowiek, który żył w Europie, który pochodził z Wielkiej Brytanii, ale to znaczy pracował w Wielkiej Brytanii, a swoją służbę, dlatego trudno to powiedzieć, bo swoją służbę prowadził w Europie, w Afryce i w Azji. I wykonywał podobną pracę do tej, którą William Miller wykonywał w Ameryce. A więc było to krótko przed rokiem 1844, a nazywał się ten człowiek Joseph Wolf. Niedawno rozmawialiśmy o nim z bratem Czesławem Mikosiem, ale myślę teraz, że to jest na tyle ciekawa postać, żeby kiedyś temu bratu poświęcić cały wykład, jeśli pan na to pozwoli. Może brat Czesiu też coś dopowie w przerwie, więc króciutko tylko. Wolf był człowiekiem, który wędrował po świecie, żeby zapowiadać wszystkim, że na ziemię powraca Jezus Chrystus, kochający Zbawiciel świata. Chodził w głodzie, w pragnieniu, wszędzie w niebezpieczeństwach. Ten człowiek był nawet sprzedany jako niewolnik. Był chłostany i bity kijami. Szedł pieszo setki kilometrów przez spalone piaski ziemi albo w górach, w bijącym w twarz śniegu, gdzie nogi drętwiały mu od zmarzniętej ziemi. Ten Joseph Wolf był znany z tego, że chodził bez broni,
co nie było, co było nie do pomyślenia w tamtym czasie. W ręku trzymał tylko Biblię i w taki sposób przychodził do różnych nieznanych i dzikich plemion. Pytano go, jak przeżył bez broni i co odpowiadał ten brat. Słowa Josepha Wolfa. Moja broń to modlitwa, żarliwość dla Chrystusa i ufność w Jego opiekę. Mam jeszcze w sercu miłość do Boga i do bliźniego, a w ręku Biblię. I to jest niesamowita postać, niesamowity przykład tego, jak Bóg potrafi prowadzić opatrznościowo swoje dzieci. A to, czego Wolf jeszcze nie wiedział, co nie było jeszcze jasne i co nie było jasne aż do powrotu naszego Pana, to dokładny cel i dokładnie sposób powrotu Jezusa. To wszystko zostało przez Boga pięknie ukryte w Grece biblijnej. I to tak ukryte, żeby do właściwego czasu nikt nie mógł złamać tej pieczęci. Żeby nikt nie mógł zrozumieć paruzji. Greckiej paruzji, czyli obecności kogoś już przybyłego do danego miejsca. Obecności już przybyłego Chrystusa. Ta obecność miała zostać rozpoznana przez znaki czasu. To miał być jaśniejący blask, greckie astrape, ale to miał być jaśniejący blask symbolicznego słońca. Słońca, które na początku tego dnia miało zostać zakryte przez czarne, burzowe chmury ucisku. To miał być poranek, na który trzeba się zbudzić. Reszta świata zobaczy też ten poranek, ale zobaczy go po czasie, kilka takich symbolicznych godzin później. I ten wykład, który teraz mówię, nie przekona nikogo, że żyjemy o poranku dnia paruzji, czyli o poranku obecności Syna Człowieczego, ale wszyscy bracia i siostry, o których wcześniej mówiłem, wierzyli w tę właśnie naukę. Wierzyli w to, że paruzja już się rozpoczęła. Wierzyli oni, że Pan Jezus jest obecny i że po obaleniu szatana i jego panowania zaprowadzi na ziemi czasy odnowienia, rządy pokoju. Więc te argumenty na ten temat starałem się przedstawić w pierwszej części wykładu, tej pod tytułem Dzień powrotu Jezusa. A teraz zapraszam wszystkich do postawienia sobie pytania. Czy słyszę melodię poranka? I czy jeżeli słyszę, to czy chcę śpiewać w swoim sercu i żyć tą melodią? Szwedzi mają takie określenie, które można by przeczytać gykota, a może jakota. Nie wiem, jak to przeczytać, nie znam tego języka. Słowo to nie daje się przetłumaczyć na inne języki. Jednak ono znaczy mniej więcej coś takiego. Wstać o świcie, żeby wyjść i słuchać śpiewu ptaków. Wstać o świcie, żeby wyjść i słuchać śpiewu ptaków. W Szwecji jest taka tradycja wychodzenia o świcie, o poranku, w dniu w niebo wstąpienia. Czyli 40 dni po Wielkanocy, a tak biblijnie byśmy powiedzieli 40 dni po zmartwychwstaniu. Wychodzić, żeby po raz pierwszy wiosną posłuchać, jak kukułka śpiewa swoje poranne pieśni. Taki zwyczaj. Ale Szwedzi mówią, że ma cel to wstawanie. Po pierwsze, żeby zdobyć taką pozytywną energię na cały kolejny dzień i żeby poprawić swoje samopoczucie psychiczne i fizyczne. Ale takie poranne wstawanie, nasłuchiwanie nie jest łatwe. W ogóle nie jest łatwo wstawać o świcie. I tak samo jest duchowo. Zwłaszcza, że poranek tysiąclecia jest ponury. To jest czarny poranek, ciemny. Jednak czy my śpimy, czy nie, to ten poranek nastaje coraz bardziej. Panowanie Chrystusa wkrótce obejmie całą ziemię. Po dowody na to odsyłam do Słowa Bożego i do wyjaśnień Biblii,
podanych przez tych, którzy zbudzili się przed nami, którzy o samym świcie się zbudzili. Jeśli ktoś sobie robi plany czytelnicze na nowy rok, to umieśćmy tam tomy brata Charlesa Taze'a Russella, pierwszy i drugi. Boski plan wieków i nadszedł czas. I 17 tom brata Johnsona, tysiąclecie. Ale czytajmy też te książki przy otwartej Biblii. Sprawdzajmy dla siebie, czy jest poranek i czy ja słyszę melodię tego poranka. Pamiętajmy to, że znaki czasów mówią o już obecnym Panu Jezusie, a nie o Jego przyjściu, kiedyś w przyszłości. Bo to bardzo nam pomoże w zrozumieniu paruzji, w zrozumieniu czasów, w których przyszło nam żyć. Tu można zapytać tak, co robić teraz? Co robić i jak żyć, jeśli słyszymy melodię poranka? A powiem więcej, nawet jeżeli ktoś nie ma pewności, czy Pan jest obecny, jeżeli ktoś wierzy, że ten powrót jest blisko, to jak żyć wtedy nawet? I zamiast własnego komentarza chciałbym odczytać kilka fragmentów z pism tych, którzy byli przed nami. Z czasopisma Teraźniejsza Prawda będą pochodzić wszystkie te fragmenty. Pierwszy, najstarszy, to jest Teraźniejsza Prawda numer 32. Rok 1928. Strona 6. Brat Johnson tam pisze. Zwycięstwo w życiu osiągnąć można tylko przez skoncentrowanie wszystkich sił i rzeczy do jednego celu. Życie ludzkie jest za krótkie, a jego władze albo możliwości są za słabe, żeby nim więcej celów lub met osiągnąć, więcej niż jeden skarb. Co jest naszym właściwym skarbem? Rzeczą, którą my rzeczywiście miłujemy i do której się zupełnie oddajemy. Takie pytanie kieruje do czytelników brat Johnson. Może i my zadajmy sobie takie pytania, może zadawajmy sobie. Teraźniejsza prawda numer 266. Teraźniejsza prawda numer 266 to rok 1973, strona 10. Palestyńskie orły gromadzą się do ścierwu, do ciała, po pokarm. Prawda jako światło zwraca uwagę ludu pańskiego na jego wtórą obecność. Prawda jako pokarm zgromadza lud pański razem. Rok 73. My żyjemy w roku 2022. I co nas tutaj razem zgromadza? To jest prawda. Ale ten pokarm dla wielu jest odrażający. Wielu nie chce tutaj być z nami i widzi nasze spotkania jako coś brzydkiego, odrażającego. Tak jak może kogoś odrażać spotkanie tych palestyńskich orłów przy tej padlinie, bo tak dosłownie to jest. To są orły ścierwniki. Jeśli ktoś chce sobie poszukać, niech poszuka. Tak właśnie się żywią. I pomyślmy o tym w ten sposób, że to, co dla jednych jest piękne i przyjemne, dla drugich może być brzydkie i odrażające. Podam swój własny osobisty przykład z mojej jakby choroby po-covidowej. Kilka miesięcy już po covidzie zepsuł mi się jakby aparat węchu. Ja pewne rzeczy, pewne zapachy, które bardzo lubiłem i myślę, że dalej bym lubił, one mnie po prostu odrzucają. To są zapachy takie jak właśnie związane z jedzeniem. Mięso, jajka, innego typu jedzenie. Mnie te zapachy odrzucają. Ale duchowo, czy to nie jest podobnie, że nasz duchowy węch albo nas do czegoś przyprowadza, albo nas od czegoś odciąga, odstrasza. Tak było przecież w przybytku, jeśli sobie przypomnimy, że ta sama ofiara dla jednych była czymś pięknym i czymś wzniosłym, a dla innych były tylko skóry, które płonęły gdzieś poza obozem. Jak jest z nami i z prawdą? Czym ona dla nas jest? Czy nas przyciąga na miejsce, gdzie ona jest?
Teraźniejsza prawda numer 372, rok 1987, strona piąta. Teraźniejsza prawda numer 372. Nie mamy oczekiwać, że Pan wpłynie lub pouczy naszych przyjaciół, naszych krewnych albo sąsiadów, lecz mamy pamiętać, że On powierzył ten zaszczyt swojemu poświęconemu ludowi. W związku z tym mamy być w pracy nieleniwi, duchem pałający, Panu służący, służąc prawdzie w każdy dostępny nam sposób. Te sposoby, jak rozmawialiśmy na przerwie, będą różne dla różnych osób. Jesteśmy wolni i jesteśmy różni, ale bądźmy różni jak kwiaty w ogrodzie naszego Pana, bo każdy z tych kwiatów jest piękny, ale każdy może wydawać nieco inny zapach i nieco inaczej błyszczeć w tym ogrodzie. Każdy z tych kwiatów jest inny. Teraźniejsza prawda numer 205, rok 1962, strona 123. Teraźniejsza prawda numer 205, strona 123. Niechaj wszyscy z oświeconego ludu Bożego dalej badają i dalej wielce oceniają to cudowne widzenie planu Bożego, świecące obecnie z Pisma Świętego, pamiętając, że gdzie nie ma widzenia, gdzie plan Boży nie jest zrozumiany, tam lud ginie. Inne przekłady tego wersetu, do którego się odnosi tu autor, mówią, tam lud się rozprasza, tam lud się demoralizuje, tam lud niszczeje. Jeszcze na koniec, ostatni z tych cytatów. Teraźniejsza prawda numer 251, rok 1970, strona 51. Teraźniejsza prawda numer 251, strona 51. Czy nasi bliźni, sądząc nas na podstawie naszego codziennego postępowania, nie będą przypuszczać, że zużywamy całą naszą energię w celu zdobycia niektórych z tych ziemskich nagród? Kto jest zwiedziony? Oni czy my? W odniesieniu do naszego prawdziwego celu. Czy nasze czyny, tak samo jak ich czyny, nie mówią głośniej niż słowa? Co jest naszym prawdziwym skarbem? Co jest rzeczą, którą my naprawdę kochamy i której poświęcamy samych siebie? Ja dodam tylko to pytanie. Co jest melodią naszego życia? Dziękuję za uwagę.